Powoli wyłania się już obraz całego budynku biurowego Skyliner. Budynek zaoferuje około 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej na 30 kondygnacjach. Brak kolumn w narożnikach budynku pozwoli stworzyć spektakularne gabinety narożne. Czy to open space, czy gabinet dyrektora, czy prezesa. Będą oferowały fantastyczny panoramiczny widok na centrum Warszawy. Jesteśmy na etapie wykonywania kondygnacji powtarzalnych. Obecnie na 50 metrze wykonujemy ściany trzonu na kondygnacji 13 w systemie ATR. Cechą systemu jest możliwość wspinania konstrukcji wraz z zintegrowanym deskowaniem za pomocą siłowników hydraulicznych. Zamontowany ATR na piątej kondygnacji będzie wspinany do zakończenia całej wieży budynku. Rozpoczynając budowę, założyliśmy sobie, że piętro powtarzalne będzie wykonywać w 5 dni. Pierwszy poziom wykonaliśmy w 9 dni i kolejno każde piętro schodziliśmy o jeden dzień mniej. Od trzech ostatnich kondygnacji wykonujemy w 5 dni roboczych, czyli uzyskaliśmy założony czas realizacji. Praca w systemie ATR uniezależnia nas od stropów. Możemy jednocześnie wykonywać stropy i betonować również ściany ze względu na zastosowanie bindaksów w ścianach żelbetowych. W pierwszej kolejności po zabetonowaniu wspinamy jednostkę szalunków zintegrowaną z konstrukcją ATR-a. W kolejności wykonywane są po stropie słupy. W następnym dniu po rozdeskowaniu słupów wspinamy się z osłonami wiatrowymi po zewnątrz budynku. Na budowie Skyliner mamy 44 osłony przeciwwiatrowe o długości około 12 metrów. Tak sama nazwa mówi, osłonią przed wiatrem oraz przed upadkiem z wysokości ludzi, jak i materiałów. System osłon opasa cały budynek i wspina się wraz z postępem budynku. Niczym piersi. W skład osłon wchodzą dwie schodnie, 3 pomosty do transportu materiałów i jeden pomost, który umożliwia nam transport materiałów bez użycia żurawia. Przy budowie wysokościowców są 3 najtrudniejsze elementy. To jest fasada, konstrukcja żelbetowa oraz instalacje wewnętrzne całego budynku. W tej chwili jest dla nas bardzo ważny i dobry czas, ponieważ jesteśmy z konstrukcją w dobrym terminie wykonywania kondygnacji powtarzalnej, czyli zgodnie z założeniem 5 dni. Właśnie rozpoczęliśmy montaż elewacji na podium oraz wieży budynku. Jednym z elementów wyróżniających ten budynek będzie doskonałe doświetlenie światłem dziennym. Przede wszystkim ze względu na zastosowany typ fasady, czyli pełne przeszklenie od podłogi do sufitu oraz wysokość pomieszczeń, to jest 2,80 m. Bardzo duży nacisk położyliśmy na dobór rozwiązań zarówno technicznych, jak i materiałowych. Ten budynek będzie nowoczesny zarówno w momencie oddania, jak i za 10 lat.